Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Niepopularny, a to jest dalej Forever Skies. Ja sobie dalej siedzę przy tym jednym razie takim jakby, czyli poprzedni odcineczek co mieliście i ten odcineczek teraz są nagrywane jakby podczas jednej posiadły. I co robię? Lecę w stronę tego wykrzyknika, który jest jeszcze hen daleko, ale po drodze znalazłem pytajnik. A te pytajniki oznaczają miejsca, w których mogę znaleźć jakieś schematy, jakieś takie rzeczy. I stwierdziłem, że się zatrzymam przy tym. Ze statkiem nic się praktycznie nie zmieniło, dodałem tylko więcej szafek, więcej półek takich, żeby móc przechowywać sobie tą całą biomasę, którą zebrałem w tamtym miejscu. Zebrałem w sumie 9 razy 20 plus jeszcze nawet chyba z 2 staki, czyli bardzo dużo biomasy, której nie wykorzystuję na razie. Nie tworzę jeszcze paliwa z biomasy, tylko zostawiłem ją, leży sobie. Paliwo na bieżąco tworzę sobie to syntetyczne. I teraz na przykład jak leciałem na 4 silnikach na pełnej mocy, to właściwie włączyłem tego autopilota, czyli przytrzymałem to R, żeby on leciał sobie z pełną prędkością w danym kierunku, a ja po prostu siedziałem i w kółko zbierałem ten syntetyk i tworzyłem paliwo syntetyczne. Zbierałem syntetyk i paliwo i tak w kółeczko, bo zużycie było bardzo wysokie. Dobra, mamy tą naszą butelkę filtracyjną, ona jest fajna, to jest naprawdę fajny patent z tą butelką filtracyjną. A kolejną apteczkę już mi się nie będą mieściły. O! Podstawowe krzesło zdobyliśmy. Te wszystkie przedmioty zawsze są przydatne. W tej grze nie ma tak, że idziecie i a kurde, dobra, nie ma co zatrzymywać się przy tym. Chociaż pewnie na dalszym etapie to tak już będzie całkowicie. Już nawet mam takie momenty, że a nie mam co się przy tym zatrzymywać, bo i tak nic więcej tu nie zdobędę. Ale to nie jest, że nie zdobędę tu nic, co mnie interesuje, tylko zdobędę tego za mało jak na zatrzymanie się statkiem, próbowanie postawienia tego statku w odpowiedniej pozycji i tak dalej, nie? Tu musimy się przejść. Wyświetliło mi się w mojej misji, w katalogu tutaj w bazie danych, że obóz tymczasowy właśnie i gdzieś tam przy tej wieży się wyświetliło, że tu jest jakaś poduszka do zeskanowania. Butelka filtrująca... No. Żywność się zepsuła. Tak, to jest ciekawy zapis, że żywność się zepsuła w butelce filtrującej, a tak naprawdę woda w butelce filtrującej została przefiltrowana i teraz nadaje się do spożycia. Ale podciągnęli to dokładnie pod ten sam mechanizm i informacja, zamiast być, że wszystko jest w porządku, to jest informacja, zepsuło się to, co było w butelce filtracyjnej, nie? To muszą sobie twórcy zmienić. Mają twórcy dodać możliwość sadzenia roślinek i tego podobnego. Czekam na to, bo szczerze powiedziawszy, oparli o to bardzo duży element gry, o te rośliny, o zdobywanie ich i tak dalej, a odebrali możliwość zbierania, znaczy sadzenia ich, przetrzymywania na dłuższy czas i tak dalej. Niesamowicie ważnym elementem jest tutaj żywność, krąży się wokół niego cały czas, a odebrali możliwość przetrzymywania tej żywności na dłuższy czas, bądź po prostu samemu uprawy. I trzeba jeździć między tam miejscami, stanowiskami i tak dalej, żeby być w stanie to znaleźć. Gdybym miał ten ręczny ekstraktor, to bym nie musiał się tu szlajać górą i w ogóle, tylko bym sobie po prostu wszedł. Gdzie? Tędy. Koło tego metalowego. Wow, ciekawe, czy to mogło mnie zrzucić. Ciekawe, czy to jest jako taki element, wiecie, taki, co może zrzucić gracza. O, tu jest. To, co mam zbadać. Miękka poduszka. Nowe badania. Ja myślałem, że ta miękka poduszka to będzie, wiecie, jakaś taka pierdółka, na której można leżeć czy coś, ale teraz się zaczynam zastanawiać. Jak wygląda ten nasz sterowiec, bo już 3 razy zwiększałem wielkość tego sterowca, chyba jakoś tak. Przydałoby się więcej helu i dorobić sobie drugi balon. Ale to będzie bajer. Dobra, mam tu żarcie w ogóle upieczone, ugotowane od dłuższego czasu.
chyba jak je zostawiam w kuchence i go nie zbieram, to wygodne legowisko dla zwierzaka. O! Wait! Jak to dla zwierzaka? Czego ja nie wiem? Czego twórcy mi nie powiedzieli? Ale to jest taki smaczek, nie? Dla tego rodzaju graczy, którzy lubią takie gry, którzy lubią takie rzeczy. I taka informacja dla zwierzaczka, nie? I takie już wiesz, że będą w tej grze zwierzaki. Już można się nakręcać, że o, będzie się działo, będzie można mieć jakiegoś tam małego Stefanka, Kamilka, pieska, Bruna, nie wiem. Jak zwał, tak zwał, czy kotka. Mój kot u mnie w rodzinnym domu się na przykład nazywa Pixel. Wszystko się popsuło. Wszystko się popsuło. Dostał nam patat. Dostał jeden patat, więc go od razu gotujmy. Żeby się też nie popsuł. Dobra, odłóżmy sobie jeszcze. A w sumie zjedzmy to żarcie. Nie będziemy musieli go odkładać. Odłóżmy to, odłóżmy to. Syntetyk i metal. Syntetyk, metal. A nie, syntetyk, metal ja chyba podnosiłem, żeby to wybudować. To będzie pewnie w ekstraktorze. Nie? Nie. Nie, pewnie będzie trzeba polimer do tego. Nie? Aby ja to zbadać, dopiero muszę. Dobra, to ma sens. Gdzie te kwiaty rzepaków wszystkie powyrzucałem na ziemię? I czekam, aż one mi wszystkie zgniją. Czyli w fabrykatorze jednak. 5 polimerów, po prostu wiedziałem. Wiedziałem, że to będzie wymagało polimeru. No dobra, trudno się mówi. Nie mam zamiaru polimeru teraz na to zużywać. Szczególnie, że nie mamy żadnych zwierzaków. W sensie, nawet nie wiemy, jak to do końca działa, czy coś. O, niepotrzebnie podniosłem tego patata. Dobra, mamy apteczkę, mamy zepsutą żywność, mamy żywność taką do jedzenia, mamy tutaj nożyk i lecimy dalej. Sprawdziliśmy sobie tą miejscówkę. Wynosim się do góry. Chociaż można by hel zdobyć. O, wiecie, to jest chyba dobry pomysł. A już jesteśmy praktycznie przy tym wykrzykniku. Jak my szybko te 2 kilosy przelecieliśmy. To jest niesamowite. To jest niesamowite, jak istotne jest, żeby sobie wrzucić tą dużą ilość silników, wyposażyć się i tak dalej dobrze odpowiednio ten statek, ten sterowiec. Bo jak nie, to będziecie po prostu tutaj ciućmorzyć przez nie wiadomo jaki czas i próbować znaleźć wszystko, zdobyć i tak dalej. Jeśli słyszycie wiercenie, no to któryś z moich sąsiadów wierci. Nie wiem, taki remont już się utrzymuje u nich dość długo, więc miejmy nadzieję, że za niedługo skończą. Bo nie chcę tego mówić brzydko, ale odnoszę wrażenie, że się gra molą. Aczkolwiek mam też znajomego w pracy, który też robi remont i też mówi, że mu schodzi, bo to, bo tamto, bo tu, bo czeka. Też mam wrażenie, że się gra. Ale też teraz jest czekania na faktycznie na tych wszystkich specjalistów, na tych wszystkich murarzy, może nie murarzy, okej, tynkarzy, żeby płytki ktoś położył. Płytkarz? No, wykończeniówka, nie? Każdego do wykończeniówki to po prostu tyle czasu trzeba czekać, żeby ktoś przyszedł, żeby coś zrobił i tak dalej, to też nie ma się co dziwić, że tyle schodzi. O, widzicie? 4 miedziuchy. Do zebrania. Ile tu metalu leci? Metal mi się ostatnio niesamowicie przydaje, bo robiłem dużo półek. I potrzebowałem dużo metalu, żeby zrobić dużo półek. Dobra, zróbmy taki myk. I teraz tak, tym powinienem móc zebrać miedziuchę. No weź mi, zbierz to. Muszę. Ja po prostu wiem, że zamilkam i tak dalej, ale się skupiam. Musiałem.
nie dałem rady, to było silniejsze ode mnie, żeby zebrać tamten metal. No i widzicie, już tej miedziuchy mamy raz, dwa, wpierony mamy miedziuchy, muszę się zastanowić, co z tą miedziuchą zrobić. Bo już przekroczyliśmy rozsądną ilość miedzi. Przekładamy ją do magazynu zewnętrznego. Badania, tutaj balon. Będziemy mogli dołożyć drugi balon. I też pewnie będziemy mogli go ulepszać. Aha, i co z tego, że ja zbadam drugi balon, jak teraz pewnie, żeby go zrobić? 500 udźwigu więcej, podstawa balonu, każdy steroid ma co najmniej jeden balon, ale możliwe jest dodanie większej liczby pobocznych balonów, aby zwiększyć jego udźwig. Mieć 6 helu i 120 materiałów syntetycznych, no nieźle, to jest bardzo drogie. Ale później ten drugi balon pewnie też będę mógł ulepszać, czyli będzie taki wielgachny jak ten. Tylko pojawia się pytanie, żeby postawić drugi balon, to ja pewnie będę musiał cały statek rozbudować, żeby on mi się zmieścił na tym statku, nie? No, to będzie dopiero wyzwanie pewnie. Przerobić budowę całego statku tak, żeby się zmieścić z drugim balonem tutaj. Dobra, to zebraliśmy, to ulepszyliśmy. W sumie możemy... Czy ja zebrałem baterię w tym miejscu, czy nie? Gdzie jest wieża? Gdzie jest wieża sygnalizacyjna? Tu nic nie ma. No, części mechaniczne tam. Chociaż 4 to już spoko. 4 to już spoko. Te miedziuchy to nawet już... się po prostu zastanawiam, czy ją w ogóle zbierać. Tam się nie mogliśmy dostać. Ale gdzie w tej lokalizacji jest ta wieża świecąca w ogóle? Tu jest! Dobra. I tu się nie mogliśmy dostać, a z tyłu jest ta wieżucha. O! I to jest to, o czym wam wspominałem w poprzednim odcinku. Że nie da się dostać do środka, bo jest tak zablokowana. I musiałem mieć nóż właśnie. A byłem w sumie chyba na takiej samej wieży już. Chyba dosłownie na identycznej. I wychodzimy do góry. Trika. Dostajemy się do środka. I ledwo dostaliśmy baterię i od razu ją zużywamy. Ale powiem wam, że koszt jednej baterii na taką ilość płytek drukowanych, jakie tutaj znajdujemy, a ilość elementów, jakie muszę znaleźć w świecie i przetworzyć, żeby zrobić takie płytki drukowane, to ta bateria jest niczym w porównaniu do tego. To jest zerowy koszt. Dobra, mamy wyciągniętą baterię, więc jesteśmy jakby już ustawieni. Mamy zebrane to, co chciałem. Odblokowaliśmy sobie ulepszenie, możliwość dołożenia drugiego balonu. Nie ulepszenie balonu, tylko możliwość dołożenia drugiego. I lecimy. Lecimy do fioletowego. Co nie? To ewidentnie lecimy do fioletowego. Już dawno ten kolor widziałem. Dawno widziałem, że coś takiego jest i że to jest otoczone tymi wielkimi pnączami, dlatego jak przeczytaliśmy tamtą karteczkę o informacji, że są rośliny, które rosną wysokie dzięki pyłowi i tak dalej, no to ewidentnie jest to. I to jest cała wieża, żeby zjechać na dół. Przewielgachna placówka. Ja teraz się zastanawiam, czy ja powinienem od razu tu przylecieć. Czy ja nie powinienem był najpierw sobie zdobyć kuszy. Cóż, miejmy nadzieję, że jeśli coś spotkamy, to będzie to albo przyjazne, albo będzie na tyle słabe. Albo będzie to na tyle słabe, że rozwalimy to nożem.
Dobra, tu mamy łatki, tu mamy jakieś takie rzeczy. Nic nie pochowiemy, tu baterie schowiemy. Wody się napijemy. Helu też nie schowiemy. Dobra. Rzeczy mamy pochowane. Żarło mamy na długi czas. W sensie przez długi czas ono się nie zepsuje. Kwiat, dalej kwiat, dalej kwiat, dalej kwiat, dalej kwiat. Tylko jedno się zepsuło? Dwa się zepsuły? To wy dalej leżycie. Ile wy tu jeszcze macie? Cały dzień. Szkoda, że się nie da wytwarzać z tych kwiatów tego oleju roślinnego, bo wtedy by mi to dawało faktycznie duże możliwości zdobywania polimeru. A tak, no to jestem troszkę w kropce. Wait. Ostatnia rzecz, zanim tam pójdziemy. A w sumie zjedzmy sobie dwa i tego jednego odłóżmy. Woda się nam filtruje, energii... No, trochę mamy. Nie ma źle. Już myślałem, że coś już znaleźliśmy. Wiecie, taki niebieski kolorek, taki inny niż cała reszta, więc... Okej. No. Ciekawe, czy ktoś próbował stąd zjeżdżać po tych kablach? Przeczytaj. Ludzie przynoszą mi rzeczy, które uważają za bezużyteczne, a ja pokazuję im, że się mylą. Wszystko ma jakąś wartość. Wystarczy odpowiednia osoba, która zamiast śmiecia widzi skarb. Moją rolą jest łączenie ludzi i przedmiotów za niewielką opłatą, a wreszcie tego śmietnika sobie dłubię. For sale. Okej. Jakieś nawiązanie do jakichś gier? Okej, to faktycznie dziwne rzeczy gość robi. Ja chodzę z automatu z nożem, nie? Nie mam zamiaru się zastanawiać nad tym, z czym chodzić. Chociaż pewnie powinienem chodzić ze skanerem. Dobra. Chodźmy ze skanerem, bo tu mogą być różne rzeczy, które mogą być jednak warte sprawdzenia. Metalowe komponenty, super. To jest... To jest to, o czym marzyłem. Doprowadź zasilanie do miejsca prowadzenia badań. Użyj komputera. Dobra. Kurde, ciekawi mi ta gra. Szczególnie, że nie wiem jak wy, ale ja nigdzie więcej jej nie oglądałem, nie widziałem, nie patrzyłem. Gram sobie wszystko sam. Na czuja, więc... Co jest? To wychodzi w górę, na dół. A tu... Okej, przestraszyłem się. Laboratorium badawcze w Podpylu. Nasze stanowisko laboratoryjne spadło w smog. Mocowania puściły i cały sprzęt diabli wzięli. Przepadły wszystkie narzędzia, łącznie z naszym jedynym analizatorem próbek wirusów. Straciliśmy też ludzi. Musimy zebrać zespół, który spróbuje odzyskać najcenniejsze rzeczy. Mamy niewielu ochotników, bo nie da się tam oddychać. Filtry w maskach po jakimś czasie się zapychają. Na szczęście mamy prototyp butli tlenowej, która wytrzymuje dłużej. Nadal potrzebujemy tylko ręcznego ekstraktora, żeby przedostać się przez odpady. Wtedy będziemy mogli się ruszyć. Modlę się, abyśmy nie słyszeli więcej tych głosów. W sumie jak oni chorowali na którąś z tych chorób dziwnych tutaj. Użyj drukarki organicznej. Stokrotka pyłowa daje apteczkę, bełt do kuszy. Pusta butelka. Mała butla tlenowa. No to ciekawe, bo nigdzie nie mamy tej stokrotki pyłowej. Nie mogę tych szafek zabrać.
oczywiście, że nie mogę. Małą butlę tlenową to my mamy. Dodatkowa butla znacznie zwiększa zapas tlenu. Kurczę, gra mi sugeruje, że powinienem tam mieć kuszę. A ja nie mam kuszy. Co potrzebujemy, żeby zrobić kuszę? Żeby zrobić kuszę, fabrykator, kusza. Kusza. 15 metalu bez problemu. 5 polimeru, części maszyn 10. Mam 5 polimeru? Mamy 5 polimeru. 15 metalu i części maszyn. Części maszyn. Metal. To wszystko, co było na kusze? Tak. To czemu ja już jej dawno nie zrobiłem? Dobra, tam była jeszcze możliwość tworzenia bełtów do kuszy. Jest 11.04! Ja na 14 idę do pracy. Nie, jeszcze tylko 3 godzinki. Szykujemy się na zejście na dół. Dobra, mamy kuszę i bełt do kuszy. Metale i materiały syntetyczne, ok. Jeszcze trochę ich mamy, więc nie wiem, zróbmy sobie kilka tych bełtów do kuszy. I to odkładamy, ale to chyba było tutaj, nie? To było tu. Mamy 5, nie wiem. Ciekawe, po ile się stakują. Po 5 się stakują. Czym mam zablokowane? A, bo jak korzystam z kuszy, to mam zablokowane, dobra. No to mam 15. Nie mam tej całej stokrotki pyłowej, więc choćbym chciał, to nie zablokuję sobie tam. Dobra, zróbmy tak jeszcze. Kima. Żeby mieć energię, jak już tam idziemy na dół. Czy ja mam coś do upieczenia, do jedzenia, albo do zjedzenia, do jedzenia? Mam do zjedzenia. Dobra, to prawie jak się obudzę, to sobie zjemy. To nie ma żadnego problemu z tym poziomem tam hydracji, radiacji ten. Wypijamy sobie 2. Mógłbym sobie więcej tych skubańców postawić. Miałbym wtedy przynajmniej na to. Na wodę więcej. Dobra. No i zamienimy miejscówkami. W sumie jeszcze bardziej zamienimy miejscówkami, żeby mieć 2-3. Przeładuj. Jaki napis przeładowywanie. I dajemy. Jedziemy w pył. Ale nie było tej stokrotki pyłowej nigdzie. No, przynajmniej ja nie widziałem. O, się przycina giera. Gra mocno przycina. Ruiny minionej cywilizacji pokryte zielonym pyłem. Zaawansowana technologia z dawnych czasów wciąż kryje się gdzieś. Gdzieś w tych ruinach. O! Kryształ energetyczny zdobędziemy. Super! Średnia butla tlenowa pod pyle. Wrecked storage box. No to odkryliśmy, tylko gra nie pozwalała mi tego zabrać. Jak to ma 5 na 10? Coś mi tu mocno nie pasuje. Dobra, już mam kryształ. Aha, gra by mi tu dała nawet bełty do kuszy. Mam tą całą stokrotkę pyłową. Super. Czyli już mam... Bateria krystaliczna? Nie mam czegoś takiego jak bateria krystaliczna. Gdzie mamy tlen? A tu jest, 74. Teraz pytanie, jak ja się cofnę? Wyjdę tu. I wyjdę. Okej, dobra.
mamy ten polimer. Weźmy te bełty. No tą stokrotkę chcę zebrać. Okej. Jest taki cykor tutaj, nie? Gra jednak stworzyła taką otoczkę, że no nie wiemy, na co trafimy. O, tam jest coś fioletowego w ogóle. Zaraz będziemy wybiegać stąd. Dobra. I jak to wygląda w tym momencie? Mamy kilka tych stokrotek, mamy trochę polimeru, mamy ten kryształ. Dobra, sprawdźmy, co tu więcej mamy. Kolejne stokrotki. Tu jest jakieś przejście? Aha, to otwieram tamte drzwi. Dobra. Dobra, coś tu przeleciało. Ale to chyba jeszcze nie było nic agresywnego. Bełty, polimer, woda, kryształy, kolejne bełty. Kurczę, ale tutaj naprawdę dużo jest tych bełtów. Dobra, wiecie co? Wydaje mi się, że musimy się wrócić na górę i żeby coś dalej pozwiedzać, to musimy wytworzyć więcej butli. Bo my daleko nie zajdziemy. A, ja miałem zeskanować tą starą skrzynię. I drukarkę. Dobra. To jeszcze zerknijmy tutaj, czy nie mam przypadkiem czegoś do zeskanowania. Czyli są rzeczy do zeskanowania. Tam są kryształy energetyczne. To sprawdźmy jeszcze tą stronę. Ekwipunek pełen. To nic na to nie poradzimy. Czym jest to coś tu? Aha, to się po prostu świeci. Tam są kolejne kryształy, polimer. No. To nie wiem. Wypij se wodę czy coś. Dobra. Wyrzućmy w takim razie bełt. No pojedynczy bełt to nie jest coś, co mnie tu uratuje przed czymkolwiek. Polimer weźmiemy. Dobra, wracamy się do tutaj. No tu nie zrobię tej butli, póki nie wyjdę na górę, nie? Czyli musimy cofnąć się na górę, żeby zrobić tą butlę. A, to już kumam, po co są te skrzynie. Dobra. Czyli ja to wszystko mogę sobie teraz przełożyć do tych skrzyń. A, sprytne. Dobra, mądrzy twórcy. A już tutaj tego nie wezmę, to muszę odłożyć, nad tym się zastanawiam. A tu wszystko się bierze i się wrzuca do skrzyń. Musimy tylko się wydostać na górę, zanim stokrotki zaczną się psuć, żeby je przerobić na różne rzeczy. Słychać jakieś dźwięki? A w tej grze jak słychać dźwięki, to zazwyczaj oznacza jakiś rodzaj stworka.
jeśli to tylko będzie taki stworek jak poprzednim razem, to wszystko spoko. Gorzej jak gra nas nam wtedy dała takie: a to masz tu takiego jakiegoś delikatnego, ten, no nie przejmuj się nim, on tylko tak sobie tutaj to. On tylko tutaj taki miły, słodziutki, kochany, fajny taki. A teraz nam weźmie przypierniczy jakimś potworem, który nas połknie w całości. To nie będzie przyjemne. Dobra, nie dałem tu. O właśnie, żarcie wody sobie weźmiemy ze sobą. Ta stokrotka się psuje? Psuje się. Tylko dwa dni. Dobra, mamy tak. Tu sprawdziliśmy do tego miejsca, czyli idziemy na górę. Stokrotek mamy mnóstwo. Jedzenia naprawdę też już mamy. Odblokowywać te przejścia by się przydało, czyli będzie trzeba wyjść na górę, zrobić ten ekstraktor cały ręczny, żeby móc to wszystko sobie tutaj porozkładać. I bateria krystaliczna. Widzicie, mnóstwo tych baterii tutaj jest potrzebnych. Tu coś jest. Dobra, ale tam się chyba po prostu nie ma szans dostać, jeśli ja nie zrobię tego narzędzia do niszczenia elementów, nie? Do niszczenia otoczenia. A żeby je zrobić, no to muszę wyjść na powierzchnię. To nie mam wyjścia. Więc zróbmy tak, że ja sobie wyjdę, ogarnę sobie to narzędzie, pobadam sobie te rzeczy, które mam, przenoszę to na statek i tak dalej i wrócimy na dół. Bo wcześniej sprawdzałem, już wam to pokażę. Zrobiłem sobie dodatkową butlę. Tu jak wejdziemy, to nam przywróci tlen. Myślałem, że jak będę miał drugą butlę i będę je sobie zamieniał, to nam to coś da. Ale widzicie? Nic nam to nie daje. Przy ściągnięciu butli spada tlen do 30. Nawet tu. I teraz się nam podnosi do 100. Totalnie nie ma to żadnego znaczenia, jakbyśmy nie kombinowali i tak dalej. A już myślałem, że po prostu... Już myślałem, że udało mi się wyprzedzić grę. Dobrze, że znaleźliśmy jakąś tą baterię krystaliczną, bo zapomniałem sobie na górze zrobić. Ajajajajaj, I am a butterfly, people fantastic, I gonna plastic. Ajajajajaj. To mnie nic nie daje, to mnie nic nie daje, tu nigdzie się nie dostanę, tu nigdzie nie przejdę, tu nigdzie nie przejdę, tu nic nie ma, tu nic nie ma, tu nic nie ma! Dobra, zatrzymka i widzimy się za chwilę. Okej, okay. Ta drabina, przy której stałem, trzeba było po niej wyjść i tu były dwa metale i chodziło o to, żeby te metale rozwalić. Tyle. Idziemy dalej sobie tą ścieżką. Całe to chodzenie, kombinowanie, szukanie tylko i wyłącznie po to. Ja wam to po prostu przewinę, bo to nie ma sensu. Pominę wam tam to chyba na odcinku całkowicie po prostu. Bo to była strata czasu. Chodzenie w kółko. W kółko jak osioł. No, fajnie. Liczyłem na to, że... O, dokładnie. Zbadaj nosiciela wirusa. Wytwórz analizator próbek na sterowcu. Zwiedź laboratorium. To coś wygląda bardzo niefajnie. Liczę na to, że to jest tylko ten nowe formy życia. Pół zmienił świat. Liczę na to, że to jest tylko to, co wcześniej tam zatłukliśmy w ziemi.
że to nie jest nic nowego, innego i tak dalej. Zwiedź tunele. No ale żeby zwiedzić tunele, to musiałbym mieć coś do tego krystalicznego, nie? Miałem zapauzowaną rozgrywkę. No tak. Wróciłem na statek. Zbadałem tutaj, w tym miejscu, co jest nam potrzebne do... Tu jest zastrzyk hipotermii. Dobra. Kurde, dobra. No to dzięki temu teraz się dowiedziałem ważnej rzeczy. Przeszedłem na statek, zbadałem sobie tutaj, jak zrobić to całe laboratorium, to. Zrobiłem to laboratorium tam w fabrykatorze, podszedłem do tej maszynki, zbadałem wirusa. Fajna minigierka polegająca na tym, że musimy wyciągnąć części wirusa. Będziemy jeszcze badać na pewno jakiegoś wirusa, więc wam to na 100% pokażę. Bardzo fajne i dzięki temu mamy wirus zawrotów głowy i możemy sobie zrobić zastrzyk hipotermii i to jest to, co potrzebujemy, żeby się dostać tam niżej, żeby się dostać dalej w tych całych kazamatach, że tak to nazwę. Więc mamy zastrzyk hipotermii, no, inaczej mamy schemat zastrzyku hipotermii. Kolejny wirus zawrotów głowy, żeby kryształ energetyczny i... Kurczę, a nie mogę sobie go przebadać? Znowu? Miałem tam stokrotkę i ostatnio to polegało na tym, że poddaj wirusa analizie. O, mogę. Znana próbka syntetyzuje przeciwciała. Wirus zawrotów głowy. No. I giereczka, mini giereczka polegała na tym, że właśnie, o widzieliście, przed chwilą to były takie mikroby i te mikroby trzeba było odpowiednio poustawiać tak, żeby... A nie, jestem idiotą. Jestem idiotą czy nie jestem idiotą? Nie jestem. Dobra, wirus zawrotów głowy jest potrzebny, żeby zrobić ten zastrzyk hipotermii. Dobra, widzimy się na miejscu na dole pod tamtą roślinką. Dobra, zjechaliśmy sobie na dół i tak, do roślinki się szło tutaj do tyłu. Tutaj. I to była roślinka. Myślałem, że sobie koło niej zrobiłem ten punkt odzyskiwania tlenu. I teraz mamy zastrzyk hipotermii. Okej. Nowe środowisko, tunele, podpyla. Okej, mamy tą hipotermię, więc nie reaguje to na nas. Na pewno potrzebujemy szybko znaleźć miejsce, gdzie będzie... będzie można sobie uzupełnić tlen. Nie ma. Tu jest. Okej. Chociaż miałem przy samym wejściu. Dobra, to mogę rozwalić. Zwiedź obszar i znajdź nosiciela wirusa. No, mam wrażenie, że stwierdzenie znajdź nosiciela wirusa nie jest najbardziej pozytywnym opisem, jaki mnie motywuje do zwiedzania świata gry. Apteczka. Te kryształy energetyczne. Pewnie na świecie mogę znaleźć więcej takich miejsc, gdzie będę mógł sobie zbierać te kryształy energetyczne, gdzie będą właśnie te takie ruiny, to wszystko. O! Puste butelki, mogę więcej tej żywicy nazbierać. Dobra. Tam jest wyjście do góry, ale...
Ja się w tym momencie mocno chyba zakręciłem. Mam takie wrażenie, że ja się zakręciłem i ja zaraz zdechnę, jak się nie odkręcę. Dobra, już się odkręciłem. Szybko poszło. Okej. Tu się do niczego nie dostanę. A, jestem za tym. Jestem za tą miejscówką, więc stąd mogę się szybko wydostać. Tu jest plasticzek. Dobra, bo ja tak sobie hola hola. Przecież ja tu mam ten tlen. O nie, o nie, o nie, o nie. Sorry, ale wypadacie. Kryształki są dużo ważniejsze. Racja żywności. To już przestanie być problemem. Mogę to od razu zjeść. Okej. Już tlen przestał być problemem. Tu nigdzie się nie dostanę, nie? Nie, tu było tylko takie wejście, że można było zebrać kryształ. Tam się nigdzie nie dostanę. Tu polimer. Polimer też by mi się przydał. Za 5 metalu wziąć polimer. Dobra. Tu gdzieś była ta oddycharka. Okej. Tamto przejście chyba sprawdziłem. Tamto sprawdziłem, więc zostało chyba tylko... Chyba tylko w tą stronę nam sprawdzić. Mamy buteleczki napełnione znowu. Apteczkę. Apteczki ani razu jeszcze nie użyłem. Butelki na tą żywicę to się nam mogą przydać. Weźmy, wywalajmy te 100 krotki. What the heck? Warning, oxygen level is low. What the heck was that? Ja myślałem, że tutaj twórcy... no pewnie... Gdzie tam, żeby jakieś tam potwory czy coś? Nie, 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 to jeszcze do takich rzeczy daleko. Nie pinkolą się w tańcu twórcy. Przyjazny owad. A to po to jest to siedzisko. Teraz sobie można takiego przyjaznego owadzika. Jadalne. O, nie. Właśnie tak się spodziewałem, że nie. I mnie zdziwiło, że opis jadalne, ale... Podpis niewiele tłumaczy. Dobra, ale co mi to daje? Tam nigdzie nie... Znaleźli się przeciwnicy, którzy chcieli mnie zatłuc? No szkutwa mać! Chodziło tylko i wyłącznie o podniesienie jakiegoś zasranego gruczołu z tego stwora. Przepraszam, uderzyłem w mikrofon. No... Ale to było nieintuicyjne. Historia będzie toczyć się dalej, nadal pozostaje tu mnóstwo do odkrycia. To dobry moment, by przetestować pominięte mechaniki, przeprowadzić dalsze badania. Stwór...
tworzyć nowe urządzenia, a przede wszystkim lepiej poznać świat Forever Skies. Będziemy szczęśliwi, jeśli podzielisz się z nami swoją opinią i pomożesz ulepszyć grę. Nowej zawartości możesz spodziewać się we wczesnym dostępie. W drodze są m.in. tryb kooperacji dla maksymalnie 4 graczy, usprawniony system walki i nowi wrogowie i lokacje. Planujemy wprowadzić regularne aktualizacje w oparciu o Twoje uwagi. Dziękujemy za grę w Forever Skies, to wiele dla nas znaczy. Zespół Far From Homes. No chłopaki, dziewczyny, weźcie, dajcie informację, że jak tu leży stwór, to że trzeba z niego zebrać te zakichane gruczoły. Bo ja biegałem po tym miejscu, szukałem wszystkiego, gdziekolwiek, cokolwiek, latałem jak cymbał idiota skończony po całej tej mapie. A tu chodziło o to, żeby z tego stwora to zebrać i tyle. Dobra, więc w takim razie dziękuję bardzo wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że się wam giereczka podobała. Jeśli chcecie więcej, dajcie znać, to jeszcze nagram wam, jak sobie, nie wiem, gdzieś tu zwiedzam świat, patrzymy, ulepszamy ten statek, budujemy lepszy czy coś. Mam nadzieję, że twórcy też nie zrobią czegoś takiego, że co update będą czyścić całkowicie grę, tylko może co jakieś newralgiczne update'y będą czyścić grę, czyścić mapę, że będzie wymagała gra gdzieś tam zresetowania save'ów i całej reszty. Natomiast tak standardowo to mam nadzieję, że będą mieli, no, że po prostu będzie można sobie wrócić do gry i kontynuować swój zapis, nie? I to by było na tyle w sumie z mojej strony, na pewno na dzisiaj, więc do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego, na razie, bajo, cześć, z tej strony był Niepopularny, a to jest Forever Skies, bajo!